Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Path of Exile. Ostatnio zrobiliśmy sobie drugi labirynt. I co? Co teraz? Idziemy w lewo, drugą połówkę mapy zrobić. Najwyraźniej już tu zajrzałem, tak chwilowo. Żeby chyba przetestować sobie naszą drugą, że tak powiem, moc z Ascendancy, czyli dużo lepsze wysysanie życia. Więc tak, no, z tego właśnie miejsca możemy iść albo w prawo, albo w lewo. Poszliśmy najpierw w prawo, teraz idziemy w lewo. Do promenady, która jest gdzieś tutaj. To nas zaprowadzi do, no, drugiego odgałęzienia tego całego aktu. W momencie, kiedy to nagrywam, dzieli nas jeden dzień od nowego patcha, nowego dodatku, nowej ligi. W chwili, kiedy to będziecie oglądać, no to już będzie po ptakach, że tak powiem, znaczy po ptakach, no. Liga już się rozpocznie. Ale nic to. O, wagon, dzień dobry. Tutaj jeszcze, no, nie rozumiem, czemu on czasami jest w jakiejś tam swojej arenie osobnej, czasami tak po prostu stoi na wierzchu. Dobra. Skoro chcesz się bić, to się bijemy. Długo to nie trwało. Tego obszaru jakoś tak dobrze nie znam. Wydaje mi się, że jakoś w górę i w prawo trzeba iść, czy w lewo może, nie wiem. Promenada. Corrupting Blood. Właśnie. W tej chwili, kiedy wysysam życie, to jestem odporny na krwawienie. A Corrupting Blood się liczy jako krwawienie. Więc no ciężko mnie wykrwawić. Ciężko mnie też ogłuszyć, bo też to jest... Też nam daje odporność wyssanie na ogłuszanie. Także jest fajnie. Jeszcze jakieś leveliki tu wpadną. Czy tu był jakiś mob? A, tu jest. Myślałem, że aż tak szybko umarł, że go nie zauważyłem. No i spoko. Wszystko tutaj jak na razie idzie gładko. Teraz, czy możemy tam wskoczyć? Niezbyt. Spróbujmy więc iść w lewo jakoś. Aj, się zaklinowałem. I oczywiście już zacząłem tylko nagrywać. Już mnie w gardle drapie strasznie. Nie wierzę. Ech, żałość. Mogłoby to zaraza już odpuścić, bo już, no ile można po prostu, ile można. I co, jednak tutaj nic nie będzie. Aj, myliłem się. Brersy. Dobra. No tak, przetestujemy, ile to zada mi obrażeń. W tej chwili to niedużo, ale... Na wyższych poziomach to już trzeba się pilnować. Takimi rzeczami. No, wskakuj. Tu generalnie trzeba iść tak jakby do góry. Chyba. Jeśli tylko się da. Ale gdzie tu jest góra, to jest inne pytanie. No nie wiem. Myślę, że dobrze jakoś mniej więcej idziemy. I teraz co, w lewo? Tu wygląda jak jakieś zabarykadowane wejście. A nie w prawo przypadkiem? Nie wiem.
Nie ogarniam tego levelu. O ile was tutaj, jak miło. Tak troszkę cicho siedzę właśnie ze względu na owe moje gardło nieszczęsne. Zaraz, tędy? O! Czy ja tutaj już nie byłem przypadkiem? To coś mi się kojarzy, że może był ten mini boss. Więc to jest dobra droga. No i czy to na pewno jest dobra droga? Raczej tak. No, miejsca nie ma. Wcale nie. Dajcie mi szrajna. Nie wiem, czy coś będzie z tego nagrywania, bo po prostu masakra. No, ale trzeba parę odcinków dograć. Znaczy parę, dzisiaj to pewnie będzie jeden. Sądząc po właśnie moim stanie wciąż. Czy ja idę dobrze? Pojęcia nie mam. Ale idę ogólnie przy ścianie, więc w końcu dokądś dojdziemy. Prędzej czy później. O, no i proszę. Mamy wyjście. Tak, tutaj chcemy dojść do łaźni, powiedzmy. To jest taki dosyć spory obszarek. Z niego mamy przejście dalej do jakby głównego cyklu oraz jedno odgałęzienie. To może się sprzedam. Jedno odgałęzienie z opcjonalnym questem. A konkretnie z bossem z Panteonu, który jest dosyć nieprzyjemny. Pyk. Jakieś badziewy. A właśnie, właśnie. Nie, jeszcze nie. I ten level jeszcze nie 60, jak to się stało? To nic. To jeszcze nie wspomnę o czymś, o czym chciałem wspomnieć. Tutaj dalej jeszcze nie posortowane te rzeczy. I chyba tak zostanie przez pewien czas. Wracamy do łaźni. I tu ogólnie chyba w prawo. Tu też jest zaraz questik, który wydaje mi się daje nam skill pointa. Być może. Tak mi się coś wydaje. Czemu akurat, jak tylko, nie wiem, otwieram paszczę, żeby coś powiedzieć, to nagle nie jestem w stanie. Bo czuję się dosyć dobrze ogólnie, nie to, że tam jakoś mnie męczy to strasznie. Ale mówienie to najwyraźniej zbyt wielki wysiłek. Tutaj? Czy nie tutaj? Te moby są takie o tyle nieprzyjemne tu, że strzelają jakimiś takimi kulkami, które, no właśnie, latają za nami i zadają wciąż obrażenia, kiedy się ich dotyka, i spowalniają jeszcze na dodatek. Tutaj jakaś esencja, to zróbmy. Pięknie.
chyba do góry będzie ten jeden z questów. Tutaj jakoś. No ogólnie łaźnie są dosyć spore, więc można się tu pogubić. Tu do góry myślę. Tak jest. Tu mamy minibossa. Który jakoś szaleńczo groźny nie jest, ale ta szarża jest irytująca, bo kurde, trzeba go ganiać. Face tankujemy. Żaden problem. Bierzemy jakieś skrzydełka. Tak, to raczej daje skill pointa. I teraz pójdźmy jakoś chyba w tą stronę. Tu u góry będzie przejście do opcjonalnego obszaru. Tak myślę. A z prawej będzie przejście dalej. Do dalszej części aktu. Tutaj pewnie w lewo będzie ten opcjonalny obszar. Pięknie. Ogródki działkowe. To jest obszar również skopiowany, znaczy skopiowany, wzorowany na jednej z endgame'owych map. Oddajmy questa. A nie, nie jest skill point, jest jakiś specjalny jewel. W sumie nie wiem. To jest chyba taki najbardziej ogólnie użyteczny. Chociaż 2% mniej many zarezerwowanej aurami czy tam innymi rzeczami. A... nie wiem. To też jest w sumie ok. Jeśli się używa wielu klątw. No ale to nie są jakieś bardzo użyteczne rzeczy. Nie wiem, czy jakąkolwiek postacią ich tam, tych kryształków używałem ostatecznie. No, ten hełm ma nawet trochę życia, no, ma nawet jakiegoś rezista, ma staty. Nie wiem, może zostawimy. Esencja tu. Przełożyłem tutaj trochę esencji z tych poprzednich lig jakichś. Znaczy z tej chyba tutaj stąd trochę poprzekładałem itemów, bo tam nie było nic ciekawego. To były te z tego 10-dniowego eventu Mayhema, czy tam nie, z Turmoila. Z czegoś tam. To idzie tu. Hełm idzie gdzieś tam. Aj nie, no trzeba będzie to zdecydowanie posortować bardziej jakoś. Już niedługo. Bo po prostu za dużo tego. No i lecimy tutaj. To jest dosyć liniowa mapa. Jest dużo tych takich porcupinów, goliatów. A ja umieram. nie wierzę. No, jest jakiś master. No, Tory jakoś tam... nie mamy jej w hideoutcie, więc... questy takie w terenie warto robić. Chociaż ma już level 5. Nie jest aż tak źle. O, tych jest tu dużo. Trzeba uważać, bo jak zabijemy taką całą chmarę i naraz z trzema kolcami po śmierci, to może boleć. To były mopki dla Tory. Ale ogólnie idziemy wzdłuż. Nie da się tu zabłądzić.
Jeszcze dalej. Alchemia. Mam nadzieję, że te moby dla questatory będą tutaj gdzieś po drodze, a nie gdzieś z tyłu. Ale widzę, że nam wskazuje tutaj, więc powinno być ok. Karty. A i to będzie bardzo milczący odcinek chyba. Nie wiem, no po prostu nie wiem, co się dzieje. Czemu aż tak to gardło wysiada? I tu w sumie zaraz powinien być boss. Jeśli dożyję do tego. Jeszcze troszeczkę. Jak tam nasz DPS? Kurczę, dosyć dobry, ogólnie. Ogólnie dosyć dobry. O, jest, są moby dla Tory. To załatwmy tego questa. O, i lecimy na bossa. Jeszcze golema. Dobra. Ten boss jest o tyle nieprzyjemny, że spowalnia nas dosyć znacząco. Tutaj się totem bardzo przyda, bo znaczy być może będę w stanie go tankować, nie wiem. Chociaż nie polecam, jak widać. I znowu, te kulki za nami latają i jak nas dogonią, to zadają obrażenia i spowalniają. Nic przyjemnego. To jest niebezpieczne to, co ja teraz robię. Mam nadzieję, że nie umrę od tego. Takie właśnie face tankowanie. No niby jestem Slayerem, więc... mogę sobie na to pozwolić, ale no też tak nie do końca, jak widać. Gdyby tylko Fortify działał, będzie dobrze. Jak szybko strzelają te wieżyczki, Jesus. No. Jak widać, od czasu do czasu boss się chowa, przywołuje jakieś przydupasy. Nie, nie można tak aż tak stać i tankować go. Ale zaraz umrze i będzie buena. Pięknie. To był też boss z Panteonu. Boss, który nam daje co? Zredukowane obrażenia od reflekta, co jest przydatne. Chociaż, no, aha, mogę sobie w ogóle to pozmieniać troszeczkę. Chociaż Reflect będzie nieco zmieniony w kolejnym patchu, w 3.1, nie będzie już taki drastyczny jak teraz. A ja oczywiście się altabuję, bo mogę, ja pierdzielę. Idziemy po nagrodę. Za to jest oczywiście skill pointcik, jak za wszystkie bossy z Panteonu. No, co, nie mogę? Ech. To już jest item level 60, niektóre z tych rzeczy. No, ta tarcza nawet jest ok. Ma życie, dużo resistów, cast speed, ha, ok. Dla czarodziejów różnorakich może się przydać. To są badziewy. To ma kryta, elemental,
Życie rezisty, okej, to nie jest takie złe nawet. Chociaż baza tego kołczanu jest kiepska, bo tam 3 życia za trafienie to jest badziew. No ale staty ma dosyć dobre, więc może sobie zachowam, chociaż ja nigdy nie gram praktycznie jakimiś łucznikami. Pierścionek, item level 60, okej. Myślę, że teraz poświęcimy chwilę na powiedzenie o czymś takim jak Chaos Recipe. Mianowicie, jeśli sprzedamy do vendora jakby pełen komplet żółtych, rzadkich przedmiotów, takich, znaczy pełen komplet w sensie tak jak nasza postać nosi, czyli tak, zbroja, hełm, buty, rękawiczki, pasek, 2 pierścionki, amulet oraz albo jedna broń dwuręczna, albo 2 jednoręczne, albo chyba jednoręczna i tarcza. Ja tam zawsze tylko dwuręczne biorę. Może być sam łuk bez kołczanu. Jeżeli cały taki zestaw sprzedamy dla vendora i każdy z tych przedmiotów będzie miał item level 60 w górę, ja tutaj właśnie mam zakładkę do tego, że tutaj sobie gromadzę takie zestawy. I dlatego na przykład ten pierścionek zostawiłem sobie. On jest generalnie gówniany, więc można go poświęcić do takiego celu, żeby sprzedać z takim całym zestawem. Tylko najpierw ten kołczan gdzieś sobie odłożę. Nie wiem, na razie nie mam czasu na sortowanie, więc wrzucę tutaj. Więc mamy ten pierścionek. Tarczę też na razie tu wrzucę. Potem po nagraniu posortuję. Mamy ten pierścionek. Mamy tutaj jakiś inny pierścionek. Item level 54, więc źle. On się nie nadaje. Tu jest jakiś 69. No, chociaż ma sporo życia, ale nic poza tym. Więc może być. Jeden amulet. Z amuletami przeważnie największy jest problem. Bo są one najrzadsze. Jeden pasek. I teraz zbroja. Item 63 oraz tutaj zestaw tego i jakaś broń jeszcze do tego. Teraz jeżeli taki zestawik sprzedamy vendorowi, pyk, to dostajemy Chaos Orba za to. Teraz tak, no to jest głównie przydatne, kiedy się właśnie gra self-found bez handlowania. Jeżeli się handluje, to bardziej się opłaca po prostu sprzedawać innym graczom przedmioty, niż tak ciułać te chaosy. Ale jeżeli się nie handluje, to polecam takie coś. Tą właśnie receptę na chaosy. Teraz, jeżeli te wszystkie przedmioty byłyby niezidentyfikowane, to byśmy dostali 2 chaosy. I no, znaczy, jeżeli się gra self-found, tak jak ja, to raczej się opłaca identyfikować, no chyba, że naprawdę jakieś tutaj gówniane bazy tych przedmiotów będą, których i tak byśmy nie użyli albo coś. No ale ja raczej identyfikuję, bo a nóż, coś się trafi ciekawego. A jeżeli chłam, no to sprzedajemy za chaosy. Pyk. I buena. Więc tak, powyżej item levelu, przepraszam, 60. Takie rzeczy. Dobra, schowam to tu. Jeszcze karty. No już mamy nawet kilka pełnych jakichś zestawów. Wracamy nie do High Gardensów. Wracamy już do łaźni. Teraz jak tam z tymi levelami? Szliśmy gdzieś tutaj w tę stronę. O, tu będzie ładnie. Elemental 24. O, inteligencji mi tu da, to też jest dosyć istotne. A potem tutaj po życie pójdziemy. To akurat przed ostatnim bossem, myślę, wbijemy to całe życie. Tutaj, co nam da, myślę, tak 4500 co najmniej. No, znaczy co najmniej. Myślę, że do 4500 dojdziemy. Tak na oko. I teraz, nie wiem, tam w górę chyba nie idziemy. Chociaż nie wiem, może w górę, czy nie. Co tu się dzieje w ogóle? Czy ja tam byłem u góry? Nie, myślę, że tu w prawo trzeba będzie iść. Chociaż mogę się mylić, jak zwykle. Czy tam była esencja jakaś, czy to po prostu jakieś moby? Moby.
Okej. No właśnie, jest też sporo mobów, chociaż ogólnie w patchu tym niedługim, o 6 socket, w 3.1 się troszkę ma pozmieniać jakby gęstość mobów w trakcie tych, no, w trakcie levelowania, czyli tych 10 aktów fabularnych. O, dobrze, szliśmy jednak tędy, do Lunaris Concourse. W sumie to, tak, wypadałoby niedługo kończyć, chociaż, no, myślę, że, dobra, zdobądźmy może, a może, nie wiem, nawet skończę ten akt, bo w sumie dużo już nam nie zostało. Ten akt jest dosyć taki, no, krótki chyba, krótszy niż inne, tak mi się wydaje. Tutaj idziemy do góry. Znaczy w górze jest drugi orb, który musimy zdobyć, a w dole jest dalsza droga. Tutaj będą moby, które używają zimna w różnych postaciach. No, wskakuj tam. Tu jest waypointik, który warto odhaczyć, bo później tu będziemy wracać. No, nie wiem, czy skończę ten akt. Zobaczymy. Chyba, że będzie speedrun i po prostu tutaj przebiegnę przez wszystko. Tu jest tak, monster level 58, a ja jestem 60. Więc w sumie mogę sobie pozwolić na niezabijanie wielu mobów, bo i tak jestem powyżej normy z levelem w tym momencie. Nic, jolo. No dobra, nie no, niebieskie moby to pozabijamy. Czemu nie? O, jest esencja. To sobie pykniemy. Close helmet, ooo. Znów, ta taka brązowo-pomarańczowa obramówka mówi nam, że ten przedmiot, znaczy znowu przynajmniej z moim item filtrem, że taki przedmiot potencjalnie można szansować na jakiś unikalny, ciekawy. W tym przypadku Close Helmet to jest baza dla takiego unikalnego hełmu Baron, który jest bardzo rzadki, chociaż kiedyś był częsty, ale no, znerwowali go, jego rzadkość i ogólnie go znerwowali teraz w 3.1. To jest dla summonerów głównie. Kiedyś miałem go ze 2 sztuki, a potem właśnie znerwowali dropa i tyle go widziałem. Dobra, tak czy owak, idziemy tu. O! Jest jakiś exile. Tak się zastanawiałem, kto tak napierdziela z tymi kulkami. I lecimy do świątyni Lunaris. W tej świątyni też mamy 2 poziomy. Podobnie jak w akcie trzecim. No, moby są troszkę inne. Wciąż zimno wszędzie. Więc ja was tutaj w większości zignoruję. Chyba, że będzie jakaś duża paka. Tak jak tutaj. O nie, flaszka Quicksilvera się skończyła. Ale już się naładowała. To biegniemy. Tutaj możemy pomordować. Srebrne monety. I co, w lewo będzie czy w prawo? A, jeszcze przy okazji strongboxika pykniemy. No i co, coś jeszcze przetrwało? A, tu. O, nawet ładnie, GCP, czyzelek. I pewnie będziemy szli w prawo, a nie w lewo, no dobra. Tak jest. No i nawet levelik. Jak tam obrażenia? 14-100 bez żadnych buffów. To jest naprawdę sporo jak na ten moment w grze. Teraz będziemy mieli jeszcze więcej. O, chwila, moment, co? Jak to 13? A,
Pewnie jakiś enchant, bo na butach mam chyba nie, to nie ta postać. No nieważne, w takim razie jednak chyba miałem jakiegoś buffa chwilowego. Troszkę inteligencji nam przybyło, więc możemy jeszcze podlevelować sobie parę skilli. Bach. Tutaj. Dobra, coś zabijemy wreszcie. Idziemy dalej. Prawo w tym przypadku. I zaraz będzie drugi level. A to się sprzedajmy. Bo czemu nie? A i w sumie tak. W tej chwili mój item filtr podświetla przedmioty RGB, czyli te chromatikowe, dowolnego rozmiaru, czyli nawet te 2x4 laski, czy tam dwuręczne bronie, albo 2x3. To jest w sumie takie trochę marnotrawstwo czasu, bo podnoszenie takich dużych przedmiotów dla jednego chromatika to może niekoniecznie się opłaca, ale akurat mam to włączone w tej chwili, bo mi się te chromatiki kiedyś tam potrzebowałem, a w sumie jakoś przed mapami możemy sobie na to pozwolić, na podnoszenie takiego lootu jakiegoś trochę mniej ekonomicznie, że tak powiem. Potem to już jakby bardziej ma znaczenie, żeby troszkę bardziej selekcjonować to, co podnosimy. A to podniosłem, bo potencjalnie to mógł być też unikalny przedmiot, ale na razie sobie olejemy. Jest jakiś badziew, tuż są te. Teraz to był ten close helmet. Przedmiot do szansowania potencjalnego. O, oczywiście nic z tego nie mamy, ale szansa była. Znikoma. Wracamy. O, i widzimy już tutaj, że pętelka się zamknęła. Jeszcze dwa obszary. Teraz jesteśmy w Lunarisach. Tam był Solaris, tu będzie jeszcze most. I co jest drugim obszarem? Nie pamiętam. Ale tam po środku jakby jest boss tego aktu. Dobra, chyba jednak tutaj na Lunarisie skończymy ten odcinek. Zdobędziemy drugi orb księżyca, czarodziejka z księżyca. O, znów będę kaszlał zaraz. Dobra. No, to jest podobnie jak w trzecim akcie, layout tego levelu drugiego poziomu. Szukamy ogólnie takich schodków do góry. Nie tutaj. Tu też nie. O, tutaj nie. Ha. Teraz te moby zamiast tam jakimiś fizycznymi pociskami strzelają chyba lodowymi, albo no może po części fizycznymi, a po części lodowymi. Esencyjka. Ładnie ten DPS teraz wygląda, nie ma co. Nie jestem zadowolony. No, ciekawe jak to będzie później wyglądało. Teraz podejrzewam, że tu będziemy szli. Mhm. Są schodki do góry. Boksiki.
Lightning Storm. Tu jest dosyć liniowo jak na razie. O, nieprzyjemnie. O, przeskoczymy sobie. Na razie dosyć przyjemnie się gra tą postacią. Myślałem, że będzie gorzej, prawdę mówiąc. No, zobaczymy, zobaczymy na mapach i tam w endgame, jak to się będzie sprawowało. Ale na razie jest ok. Szukamy znów schodków do góry. O, tam się da przeskoczyć może? Prawie się da. Widzę, że tam jest wejście prawidłowe. O, może tu się da. No, skacz. Nie da się, naprawdę. Jestem zawiedziony. O, ile was tutaj? Milusio. Te takie ogniste wybuchy, które widać, to jest efekt działania naszego Heralda Popiołu. Fajna sprawa. Kiedy jest dużo mobów, to tam się zabijemy kilka, one wybuchają przy śmierci i uszkadzają resztę. Idziemy w dobrą stronę. Teraz przez to jakoś w miarę szybko przejść. Wciąż mnie to bawi, że da się tak przez płotki przeskakiwać. Czy jakieś ogrodzenia. O. Hop, siup. Za chwilę będzie boss. W trzecim akcie była Piety, tutaj będzie jakiś tam Lunaris, coś tam, nie pamiętam jak on się nazywa nawet. No. Jak widać, w tym obszarze dosyć często wypada ta karta Lunaris Priestess. 5 takich i mamy pewną dosyć ciekawą, unikalną laskę Sire of Shards, która sprawia, że jakieś skille, które soketujemy w tej lasce, strzelają tak dookoła jakby. Może kiedyś zademonstruję. Tak czy owak, jak się ten gość nazywa? Aha, Dusk, Harbinger, coś tam, of Lunaris. Tutaj ogólnie staram się nie stać w takich, o właśnie, czarnych wirkach. A poza tym nie ma praktycznie żadnego problemu. No.
Ja przy okazji oczywiście się tam zakaszlałem, ale to może się wytnie, jak będę pamiętał. Mamy drugiego orba. Teraz musimy oba zanieść, jak nam tutaj mówią, na most. Jakiś portowy, który jest gdzie? No, to któryś z tych obszarów? Chyba ten. Chociaż nie, ten. Bo to jest. No, to jest Solaris Concourse. Tutaj możemy w ogóle nie iść nawet. Wystarczy z jednej strony. No i dobra, myślę, że tu zakończę, zanim gardło mnie całkowicie nie wykończy. Aj. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.